Tomasz Szymkowiak, uczestnik Igrzysk Olimpijskich, wielokrotny mistrz Polski w biegu na 3000 metrów z przeszkodami. Powie Wam wszystko, co powinniście wiedzieć, by rozpocząć i rozwijać swoją przygodę z biegami. Witam. Tematem dzisiejszego odcinka jest technika biegu. Mówi się, ilu biegaczy, tyle technik biegu i taka jest prawda. Najważniejsze w technice biegu jest to, aby skoordynować pracę rąk i nóg. Ręce mają pracować prostopadle do tułowia. Najlepiej, żeby krok był długi, kolano, żeby wiadomo, szło jak najwyżej. Jest to niemożliwe, aby przebiec maraton na palcach i żeby wcześniej czy później nie wiązało się to z jakąś kontuzją. Biegacz długodystansowy powinien przetaczać swój ciężar ciała przez piętę. W przypadku, kiedy mamy dobre obuwie z dobrze zamortyzowaną podeszwą, można śmiało przebiec maraton, uderzając najpierw piętą o podłoże. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać parę ćwiczeń, które pomogą Wam zniwelować błędy, jakie popełniacie podczas biegu. Wielu z biegaczy podczas biegania pochyla się za bardzo do przodu. Wskazuje to prawdopodobnie na to, że za słabe są mięśnie grzbietu, a za mocne mięśnie brzucha, podług mięśni grzbietu. Należy wtedy wykonywać więcej ćwiczeń na mięśnie grzbietu, nie zaniedbując przy tym oczywiście mięśni brzucha. Można to robić w stosunku 1 do 2, czyli na przykład 15 brzuszków, a 30 grzbietów. I powtarzać to w seriach 3-4 razy. Podczas biegu bardzo często popełniacie także błędy przy pracy rąk. Ręce powinny pracować prostopadle. Bardzo często one pracują gdzieś na boku. Wykonywane są niepotrzebne ruchy, przez które tracicie energię. Wasz wynik przez to jest słabszy. Bardzo łatwo można to wyeliminować. Najlepiej jest stanąć sobie przed lustrem w wykroku i wziąć, jeżeli macie w domu ciężarki półkilogramowe, kilogramowe lub dwie butelki półlitrowe z wodą, trzeba pamiętać o tym, aby te obciążenie było takie same na dwie ręce, stanąć w wykroku, lewa noga z tyłu, prawa noga z przodu i pracować przez minutę przed lustrem, aby widzieć swoje błędy, nie popełniać tych samych błędów, pracować przez minutę w ten sposób rękoma. Trzeba zwrócić uwagę na to, aby później zmienić nogę i aby prawa noga była z przodu. Powtarzamy to ćwiczenie minutkę przed każdym treningiem i po każdym treningu. Jestem pewien, że z czasem, nieważne ile lat już biegacie, z czasem jesteście w stanie wyeliminować wszystkie błędy. W bieganiu bardzo ważne jest to, aby nasz krok był jak najbardziej płynny. Jeżeli chcecie swój krok nieco wydłużyć, są bardzo fajne ćwiczenia, bardzo proste ćwiczenia, które Wam w tym pomogą. Jest to skip A oraz wieloskok, który możecie powtarzać na odcinku 30 do 50 metrowym. Jestem pewien, że każdy z Was, który te ćwiczenia będzie wykonywał, wzmocni swoje nogi i powinien wydłużyć swój krok. Przy skipie A musicie pamiętać, aby nie odchylać się za bardzo do tyłu, ani nie pochylać się do przodu oraz aby kąt między kolanem, stopą i biodrem wynosił 90 stopni. Pamiętajcie też o prawidłowej pracy rąk. Na początku to ćwiczenie możecie wykonywać niepoprawnie technicznie, ale z czasem na pewno nauczycie się wykonywać je poprawnie. Jeżeli to ćwiczenie będziecie wykonywać poprawnie, pomoże to Wam także w tym, aby Wasza technika biegu była lepsza. Ćwiczenia siłowe są nieodzowną częścią treningu. Każdy biegacz z elity wykonuje te ćwiczenia siłowe. Poprawiają one technikę biegu, ale także wzmacniają nogi i powodują, że nasz czas z biegu na bieg jest coraz lepszy. Oprócz tych ćwiczeń można także stosować podbiegi pod górę, nie wiem, czy to pod wiadukt na ulicy, można stosować to gdzieś w lesie, w parku. Podbiegi na długości 100 metrów, powtarzane 10 razy. Tak samo, jeżeli wykonujecie skip A lub wieloskok, możecie wykonywać go na zmianę. Raz skip A, raz wieloskok. Na odcinku od 30 do 50 metrów 5 razy wieloskok, 5 razy skip A na zmianę. I to spowoduje, że Wasze nogi będą na pewno mocniejsze i technika Waszego biegu powinna być dużo lepsza. Podczas szybkiego biegu większość powietrza wdychamy przez buzię.
podczas truchtania możemy używać tylko i wyłącznie powietrza wdychanego przez nos, ale tak naprawdę proponuję Wam, aby oddychać jednocześnie i przez buzię, i przez nos, ponieważ oddychając przez sam nos możecie mięśniom nie dostarczyć tyle tlenu, ile jest potrzebne, przez co wytwarzy się kwas mlekowy i Wasze wyniki będą mniej efektywne. Pamiętajcie o tym, aby podczas biegania oddychać przez usta i przez nos. Starajcie się nad tym nie myśleć, musi być to odruch bezwarunkowy. Niektórzy biegacze stawiają stopę na zewnątrz, przez co kolano ucieka im na zewnątrz. Niektórzy znowu stawiają stopę do wewnątrz. Wiadomo, że najlepiej jest stawiać stopę neutralnie, ale bardzo mało biegaczy stawia stopę neutralnie. Bardzo często ta noga gdzieś ucieka, albo na zewnątrz, lub na wewnątrz. W tym przypadku bardzo ważny jest dobór odpowiedniego obuwia. A jak dobrać odpowiednie obuwie, opowiem Wam w osobnym odcinku.